100 dni to dużo czy mało? Sprawdźmy. To znacznie mniej niż 9 miesięcy oczekiwania na upragnione dziecko, ale wystarczająco, by zwiększyć budżet warszawskiego programu in vitro. To zdecydowanie za mało czasu na zbudowanie całej nowej linii metra, na przykład z Warszawy do Sofii, ale w sam raz, by zgodnie z planem prowadzić pracę nad budową podziemnych połączeń w stolicy. Jeszcze w tym roku dojedziemy metrem z Targówka do centrum. 100 dni nie wystarczy też, aby nadać całkowicie nowy wygląd placowi centralnemu. Ale w tym czasie można rozpocząć wreszcie budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To znacznie krócej niż 2 lata, które dziecko może spędzić w żłobku, ale wystarczająco, by rozpocząć pracę nad warszawskim programem bezpłatnych żłobków. To też na pewno mniej niż trwa rok szkolny, nawet ten nieco krótszy, w klasie maturalnej, ale wystarczyło, aby zapewnić warszawskim uczniom środki na dodatkowe wyjścia kulturalne, sportowe i naukowe. Trudno też w takim czasie namówić wszystkich kierowców do bezpiecznej jazdy, ale można podjąć decyzje zwiększające bezpieczeństwo w newralgicznych punktach stolicy. To oczywiście zbyt krótko, by całkowicie zwalczyć problem smogu, ale wystarczająco, by kilkukrotnie zwiększyć budżet na walkę o czyste powietrze i zakupić nowoczesny sprzęt, który w niej pomoże. To za mało czasu, żeby przekonać wszystkich, że każdemu należy się szacunek, ale wystarczająco, by zakomunikować, że miasto będzie walczyć z brakiem tolerancji i dyskryminacją. Krótko mówiąc, 100 dni to za mało czasu, żeby zrobić wszystko, ale wystarczająco, by zrobić pierwsze ważne kroki ku Warszawie naszych marzeń. Warszawie dla wszystkich.